Witaj, nazywam się Joanna Mróz i jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną, wieloletnim wykładowcą szkoły rodzenia oraz mamą trójki dzieci. Dzisiaj opowiem Ci o praktycznych sposobach na usypianie noworodka. Zapraszam. Sen noworodka to bardzo głęboki i dość drażliwy temat. W szkole rodzenia poświęcam mu czasami całą godzinę. Dzisiaj postaram się opowiedzieć o nim w jak najkrótszym czasie. Nie ma tak naprawdę jednego praktycznego sposobu na usypianie noworodka, bo tych sposobów jest mnóstwo. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który ze sposobów będzie odpowiedni dla Twojego dziecka. Popróbuj różnych. Spróbuj eksperymentować troszeczkę ze swoim dzieckiem, spróbuj go poznać, spróbuj dostosować się do jego potrzeb, a przede wszystkim odpowiadaj na sygnały, które ono do Ciebie wysyła. Bo jak udowodniono naukowo, to dostępność emocjonalna matki jest najważniejszym czynnikiem, który pomaga dziecku uspokoić się na noc i szybciej przesypiać noce. Stara się też nie słuchać opowieści swoich znajomych, że ktoś tam kiedyś spał 3 godziny, jego dziecko to przesypiało całe noce już w trzeciej dobie po porodzie. Takie historie to są mity i takie historie nie istnieją. Uwierz mi, pracuję w zawodzie już bardzo długo, jestem mamą trójki dzieci i naprawdę takie rzeczy bardzo rzadko mają miejsce, a czasami nie mają miejsca w ogóle. Jedyne, co chciałabym Ci poradzić, taką najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi właśnie o usypianie noworodka, to Twoja dostępność emocjonalna, czyli reagowanie na sygnały, które wysyła Ci Twoje dziecko. Zauważono też, że mama, kiedy usypia dziecko, kiedy ona na przykład jest zła, jest spięta, to też dziecko dużo dłużej zasypia i częściej budzi się w nocy. Więc jeżeli jesteś sfrustrowana, jesteś zmęczona, niewyspana, zła lub masz jakiekolwiek napięcia w sobie, to pozwól, że ktoś inny uśpi dziecko. Może zrobi to twój mąż lub partner. Kolejną rzeczą, jaką warto wiedzieć w usypianiu noworodka, to jest przygaszone żółte światło, rytuały i zapewnienie ciepła, zapewnienie też ciszy i takiej przytulności. Wykonywanie pewnej sekwencji zdarzeń też przygotowuje dziecko do snu. Czyli jeżeli na przykład zaczynamy od karmienia, później nagrzewamy łazienkę, napełniamy wodę, wannę ciepłą wodą, możemy dodać do tego kosmetyki bezpieczne z dobrym składem, na przykład o zapachu lawendy, która bardzo fajnie wycisza. Później po kąpieli wykonujemy dziecku masaż, później otulamy cieplutko kocyczkiem, najlepiej bambusowym, który bardzo fajnie chłonie wilgoć, jest bardzo delikatny dla skóry dziecka i później na przykład dziedziusia ubieramy, kładziemy, dajemy mu butelkę lub dajemy mu pierś. Wtedy te często powtarzane sekwencje uczą dziecko tego, że za chwileczkę czas już się wyciszyć, że idę spać. I to tak naprawdę to, co jest najważniejsze. Dzidziuś, zwłaszcza noworodzio, bardzo lubi być otulony. Bardzo lubi, kiedy jest mu cieplutko. Dlatego staraj się, żeby stworzyć dziecku do snu takie cieplutkie gniazdo. Dziecko może spać w Twoim łóżku otulone na przykład bambusowym kocyczkiem, może spać w swoim łóżeczku. Stwórz mu takie gniazdko, w którym będzie się czuć przytulnie i bezpiecznie. Pamiętaj o tym, żeby w sypialni zawsze było żółte, przygaszone światło. Żeby nie było też zbyt gorąco. Optymalna temperatura to jest 21 stopni. Dla nas wydaje się, że jest to dość zimno, natomiast naprawdę i osoby dorosłe, i dzieci śpią, jeżeli w sypialni jest troszeczkę chłodniej, żeby nie było zbyt gorąco. Wtedy Twoje dziecko może się często budzić, na przykład, bo będzie chciało mu się pić lub będzie Ci sygnalizować, że jest mu zbyt gorąco. Chciałabym też, żebyś wiedziała, że naprawdę bardzo wiele czasu musi minąć, aż dziecko zacznie przesypiać noce. Niektóre dzieci zaczynają przesypiać noce, mając 6 miesięcy. Inne przesypiają, mając roczek. Są takie dzieci, które dopiero zaczynają przesypiać noce, mając 3 lata.
Na przykład, no moje dzieci takie są. Mój najstarszy syn pierwszą noc przespał, jak miał chyba z 1,5 roku. Drugi może ze 2. Natomiast trzecia córeczka ma 1,5 roku i do tej pory budzi się czasami około 10 razy w ciągu nocy. Natomiast ja wiem, że to jest przejściowe i chciałabym, żebyś ty też wiedziała, że sen dziecka to jest proces. To jest proces, którego dziecko musi się nauczyć i którego ty musisz się nauczyć. Kiedy pracowałam jeszcze w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie, zauważyłam, że wiele mam przynosi ze sobą takie słodkie, bardzo milutkie w dotyku kocyczki. I tak naprawdę o kocyczkach bambusowych dowiedziałam się od swoich pacjentek na oddziale położnictwa. I później, kiedy zaszłam w swoją trzecią ciążę, chciałam również mieć taki kocyczek. I bardzo, bardzo, bardzo żałuję, że takich kocyczków nie było wcześniej dostępnych. Kocyczek bambusowy ma to do siebie, że jest absolutnie przecudownie mięciutki i bardzo przyjazny dla skóry dziecka. Jest przewiewny i nie pochłania, znaczy nie utrzymuje tak zapachów, czyli one po prostu, ten kocyczek jest zawsze bardzo piękny i pachnący. Fantastycznie dopasowuje się do ciała dziecka. Nie jest zbyt ciężki, ale też nie jest zbyt lekki. No dla mnie po prostu kocyczki bambusowe to jest absolutny hit i coś przecudownego. Możesz tego użyć w nocy do przykrywania dziecka. Możesz to wziąć ze sobą do szpitala i wyłożyć w środku łóżeczka, czyli tak zwane mydelniczki w środku i otulić dziecko. Możesz też wykorzystać to do otulania i do uspokajania dziecka, które ma kolkę. Jeżeli mocno tak dociśniesz dziecko, mocno zawiniesz dziecko tak, żeby one troszeczkę się wyciszyło, to uwierz mi, że takie dzidziusie dużo szybciej się uspokajają. Takie otulacze, kocyki, no też służą temu, żeby dzidziusiowi było właśnie bardziej cieplutko, żeby ono było bezpieczne. Są przewiewne w 100%. No dla mnie po prostu rewelacja. Podsumowując, to co powinnaś wiedzieć o spokojnym śnie swojego dziecka, nie ma jednej reguły, która uczy twoje dziecko przesypiać noce. To najważniejsze, o czym powinnaś pamiętać, to jest twój spokój, dostępność emocjonalna dla twojego dziecka i zapewnienie dziecku ciepła, przyciemnionego światła i komfortu. To wszystko, co powinnaś wiedzieć na temat snu swojego dziecka. Mam nadzieję, że pomogłam ci rozwiać troszeczkę wątpliwości i będziesz wiedziała, czym się kierować podczas usypiania swojego noworodzia.